Tu są kraina wina i miłości. Tak ją zapamiętałem. Zapraszam! To jak, Wiedźminie? Lubię wiedzieć, kogo okładam pięściami. Ten rycerz... Nie bądź taki ciekawy, Wiedźminie. Rycerski ślub to nie jest jakaś tam byle obiecanka. Cicha moc nie ujawni... To co, walczysz czy... Wyzywam cię. Szlachetne panie, cni panowie, za chwilę rozpocznie się walka. Nigdy się nie nauczycie. Panie i panowie! Wiedźmin pokonał w pojedynku nieustraszoną cichą moc! Co to była za walka? Rycerz jest wolny od ślubu i może teraz pokazać twarz. Mocny masz cios. Gratuluję. Dzięki. Chcesz coś jeszcze dodać? Coś o tym, że jestem kobietą? A po co miałbym dodawać? Przecież mamy 13 wiek. Nikogo nie dziwią już nawet kobiety handlarki. Nie będziesz mówił, że z babą walka to nie honor? Tak mówią tylko ci, którzy boją się przegrać z kobietą. Świetnie się spisałeś. Teraz już tylko kolos stoi ci na drodze do walki z samym mistrzem. Znajdziesz go na największym dziedzińcu San Sebastian. Nie zostałem... Wiesz, jaka powinna być flaga księstwa? Biało-czerwono-różowa. Witaj w Beauclair, mieście miłości. What?
klapie ogoniasty! Ty blizno klapie ogoniasty! Panie Wiedźminie, nie zmierzysz się z kolosem? Ponoć Wiedźmini pioruński. O, ten mi wygląda na takiego, który by... Kolos? A po co? Kolos to brzmi dum... Dobra, bijemy się. Nie, to nudne, nie chce mi się. Jestem dla ciebie za szybki. Raz cię walnę i leżysz. Co to za sport? Nie chcesz walczyć? To po co to całe zawracanie głowy? Marnujesz mój czas. Dobra, dobra, co się tak nadymać? Jesteś Wiedźminem, co nie? To zrobimy tak. Zbijesz 3 moje ciosy, wygrałeś. Ale ty sam nie uderzasz. Zbijasz dopiero, kiedy ja będę uderzał, jasne? Jak ci się uda, to jeszcze z dobrego serca podwoję ci stawkę. Taki jesteś hojny? Nie, po prostu wiem, że ci się nie uda. Nikomu jeszcze się nie udało. Jestem za szybki. To co? Zbijasz 3 razy? Dobra, zbiję. Poważnie? No, teraz to rozumiem. Wreszcie się znalazł ktoś, kto czuje sportowego ducha. Pamiętaj, zbijasz dopiero, kiedy ja wyprowadzę cios. Stanie z podniesioną gardą się nie liczy. Panie i panowie, zaczyna się bardzo ciekawe starcie. Wiedźmin podjął wyzwanie kolosa. Za szybko dla ciebie, co? Ej, hola, hola! Tak się nie... O, te... Teraz nie... Nie gadam z tobą, póki nie pokażesz... Panie Wiedźminie! Nie. Tak. Nie. Do. Za szybko dać. Panie Wiedźminie! Dobra. Nie chcesz walczyć. Dobra. Nie. Dobra. Poważnie? Znaczy zapłaty za... Zbijaj za to! Za szybko dla ciebie, co?
Panie Wiedźminie, nie zmierzysz... Dobra. Niech... No. Nie, po prostu... Dobra. Poważnie. Panie i panowie! Zbijaj, dziadu! Za szybko dla ciebie, co? Wiedźmin! Co był? Panie Wiedźminie! Nie gadam z tobą! O, ten? Dobra, bijemy się. Nie, to no! Nie chcesz walczyć? No! Taki... Nie! Dobra. Panie... Za szybko dla ciebie, co? No dalej. Niesamowite. Wiedźmin zbił uderzenia kolosa. Nikomu wcześniej się to nie udało. Twoja dola. Dzień. Jestem pod wrażeniem. Takie coś się nie zdarzyło od lat. Właśnie zdobyłeś prawo, żeby wyzwać samego mistrza. Znajdziesz go w dokach. Jak te wampiry biegały po mieście, to ze strachu prawie ciszko. Całe. Życie bywa w Bokler kosztowne. Za to śmierć można dostać. Za to. Ho! Tego kolosa i szczotę wziął i pokonał. Wody siwy. Pozdrawiam. Tak? Że co? Tak mi dobrze. Że co? Tęskno już. To tutaj znajdę pięściarza zwanego mistrzem? Mistrz, maestro, niepokonany. Różnie go ludzie wołają. Ty jesteś ten wiedźmin, który powalił trójkę czempionów? Tak. Przyszedłem walczyć z mistrzem.
ale on jest pijany. Mistrz używa alkoholu, żeby przełamać nieśmiałość. To bardzo delikatny człowiek. Na trzeźwo nie mógłby nikogo uderzyć. Bić się na trzeźwo, to jak tańczysz bez muzyki. Tak, wyzywam cię. Zaraz, zaraz. Ja mam swoje zasady. Nie żygam tam, gdzie i nie bijesz się z tymi, co nie chlają. Czyli co? Czyli pijesz, bracie. Albo mi pierdalasz. No dobra. Panowie, mistrz będzie się bił! Wreszcie! Możemy zaczynać. Się nie zdarzyło od lat. Twoje umiejętności są chwalebne. Dzięki. Aż się muszę napić tego wszystkiego. Dobra walka. Normalnie powiem ci, właściwie to dobrze, żeś mnie pokonał. Teraz będę miał więcej czasu na imprezy. Wiedźmin Geralt został nowym mistrzem pięściarskim. Brawa! Oto twoje trofeum. Jak się nie napije, to się nie podzieje. Wiedźma, życie jest jak ja. Trzeba je znieść. Nie ma się. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Mam u was konto i chciałbym pobrać z niego pieniądze. Oczywiście. Pana godność? Geralt z Rivii. Proszę o chwilę cierpliwości. Zaraz znajdę dokumenty. Zawsze. Nie ma bezpieczeństwa.
Obawiam się, że zaistniały pewne nadzwyczajne okoliczności. Mam w aktach adnotację o śmierci posiadacza rachunku. Jak widać, to już nieaktualne. Musiała zajść jakaś pomyłka. By reaktywować konto, będzie potrzebne zaświadczenie A38. Po więcej informacji proszę podejść do stanowiska numer 1. No dobrze. Gdzie to okienko numer 1? Mm? Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? Chciałbym reaktywować konto bankowe i potrzebne mi zaświadczenie A38. To nie tutaj. A nie wie pani, gdzie mogę je dostać? Niech pomyślę. Może na piętrze w ewidencji? Albo na dole, w archiwum. Musi szanowny pytać. Będę pytał. Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż na pieniądze. Tak, o co chodzi? Czego chce? Tu się pracuje. Nie widzi? Potrzebne mi zaświadczenie A38. Mogę prosić o wydanie takiego? No patrz, pan akurat wyszły. Zaraz. Naprawdę? Nie, tam tak naprawdę to nigdy nic takiego nie miałem. Tu jest archiwum, mówiłem przecie. A gdybym tak zdecydował się na małą darowiznę? Na rzecz pracownika banku oczywiście. Łapówka? Panie, co pan? Ja naprawdę nic nie mogę. Tu jest archiwum. To już wszystko. Tak, tak. Zawsze tak mówią. Jak będziesz pan na górze, to im powiedz, żeby mi nie przysyłali każdego z byle głupotą. Tu się pracuje. Zaraza z tą biurokracją. Czego? To już... Tak. Nasz bank to duma Beauclair. Paragraf 22. Przepraszam, muszę przejść. Pan tu nie stał! Gdzie? Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Czy to tutaj mogę dostać zaświadczenie A38? Oczywiście, że tak. Poproszę formularz 202. Formularz 202? Co to znowu za bzdury? Szanowny panie, nie bzdury, a formalności. Zaświadczenie A38 mogę wydać jedynie za okazaniem formularza 202 na podstawie rozporządzenia N60. Proszę podejść do okienka numer 1. To stamtąd przychodzę. Nieważne, wrócę z formularzem 202. Gdzie się wpycha? Wepchnąłeś mi się pan do kolejki! Nic mnie nie obchodzi twoja kolejka. Co za chamstwo! Nie będę tego tolerował! Zaraz cię nauczę kultury!
Spróbuj tylko. Hola, panowie. Jak chcecie się awanturować, to proszę na zewnątrz. Wychodzimy. Kultury! Pan tu nie stał! Pan tu nie stał! Pan tu nie stał! Kolega się zachowuje. Kolega jest w bokle. Poszalałeś? Pan tu nie stał! Tak. Też kiedyś zawiedzę. No nie. Gdzie ona mogła pójść? Wszystko porządne. Zapach piżmowych perfum. I rozumiesz, kochana, ona twierdzi, że w przyszłym sezonie modne będą bufiaste rękawy. Przepraszam najmocniej. Chciałem coś załatwić w okienku numer jeden. Co ty powiesz? Też mi się wydaje, że to nieprawdopodobne, bo przecież... Przepraszam. Nie widzi, co tu pisze? Przerwa jest. Celinko, kochana, podpisz mi tu, o tutaj. O, to pani. Mam taki mały interes. Przerwa jest. Mówi się jak do człowieka, to nie rozumie. Chyba nie ma wyboru. Trzeba będzie poczekać, aż skończą przerwę. Trzeba czekać, co? Przerwę mają. A tak z ciekawości, kolega to co próbuje załatwić? Zaświadczenie A38. Chociaż teraz to chyba formularz 202. Formularz 202? Łatwizna. Spróbowałby kolega zdobyć certyfikat P. Tak sobie czekamy. Może partyjeczkę gwincika? Czemu nie? Zagrajmy. No, to rozumiem. Momencik, już tasuję, już tasuję.
że kolega to wytrawny gracz. Gratuluję. W nagrodę mogę koledze zdradzić swój sposób na tę biurokrację. Po prawdę powiedziawszy, z nią inaczej się nie da. Trzeba sposobem. Widziałem już wszystko. Próby czarowania, hipnozy, przekupstwa. Nic nie działa. Skoro nic nie działa, to co można zrobić? No co, no co? Być miłym. Tylko tyle i aż tyle. No bo wie kolega, taka kobieta to siedzi tylko w tym okienku po 12 godzin, albo i dłużej, nigdy jej nawet nie powie miłego dnia. No, a jak kolega jeszcze by zorganizował jakie kwiaty albo perfumy, sprawa rozwiąże się w trymiga. No dobra, to spróbujmy. Powodzenia, kolego. Tak? Mogę jakoś pomóc? Ulubieniec księżnej pani. Książęc? Urzędnik szuka pomocy. Pewnie będzie można dobrze zarobić. Witam! Pokaż. Jezioro Lac Célavie. Może warto sprawdzić, co się tam dzieje. Wszystko w porządku? Pieniądze. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze... To nie można było od razu powiedzieć, że do zaświadczenia A38 potrzebny jest formularz 202? Straciłem sporo czasu. Się szanowny nie unosi. To przecież oczywiste. Inaczej się nie da. Zaraz wydamy formularz. Jak godność? Gerald z Rivi. Już szukam. Gedon Gemmel. A jest. Gerald z Rivi. Przykro mi, nie mogę wydać formularza 202. Co proszę? Wnioskodawca jest oficjalnie uznany za zmarłego. Niech mi szanowny powie, jak ja to mam do ewidencji wprowadzić? Przyniosłem pani kwiaty. W podziękowaniu za pomoc w mojej sprawie. Ale ja... nie powinnam... naprawdę dla mnie? Ich kolor pasuje do pani oczu. Szanowny to jest czaruś. Niech szanowny tu chwilę poczeka. Pójdę po pana Cianfanelliego. Może uda się coś zrobić bez tych papierów. Mówi się im nie przeszkadzać, ale nie. Ciągle ktoś dupę zawraca. O, kogo ja widzę? Serdeczności, mistrzu Geralcie. No, dawno nas nie odwiedzałeś. Bo byłem trochę zajęty. Ale teraz już nie jestem. I mam do ciebie sprawę.
Oczywiście. Mów, w czym mogę ci pomóc. Widzisz, mam mały problem z kontem. Chciałem pobrać z niego pieniądze i... Nie ma sprawy, zaraz wszystko wypłacimy. Będzie tylko potrzebna jedna taka drobnostka. Już to słyszałem. Zaświadczenie A38 i tak dalej. No, bez tego nie da rady. Ale widzę, że jesteś zorientowany w bankowości. Załatwisz to w Trymiga. Cianfanelli, dość wymówek. Wypłać moje pieniądze. Teraz. Ale mistrzu Wiedźminie, po co te nerwy? Zaraz wszystko wypłacimy, tylko najpierw muszę zobaczyć niezbędne dokumenty. Mam dla ciebie dokument znaczący dużo więcej niż te wszystkie twoje zaświadczenia. Proszę. Wezwanie od Jaśnie Oświeconej? Mhm. I jako jej osobisty wysłannik, na jego podstawie domagam się dostępu do mojego konta. Natychmiast. Tak, 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 mistrzu Wiedźminie. Chodźmy. Jak tam interesiątka, mistrzu Wiedźminie? Tak, nie narzekam. Powinszować, bo u nas to słabo. Handel winem idzie coraz gorzej. Pewnie przez te fikuśne nazwy. Nikt poza Tusą nie wie, jak wymówić. Dajmy na to Côte de Blessir. To i ludzie wstydzą się kupować. Nasz pan to Dumas Beauclair. Wszystko w porządku? Gotowe. Skrytka numer 256. Po prawej, na końcu. Cianfanelli, co tu jest grane? Ta skrytka jest pusta. No... pieniądz musi być w obrocie, więc jak dowiedzieliśmy się, żeś umarł, mistrzu, to puściliśmy go w ruch. Kupiliśmy akcje, obligacje, zainwestowaliśmy w rozwój paru winnic, no i się rozeszło. Nazwijmy rzecz po imieniu. Po prostu mnie okradłeś, tak? Ależ, mistrzu Wiedźminie, gdzieżbym śmiał, ja? Śmiałbyś, Cianfanelli, śmiałbyś. I teraz za to odpowiesz. Otwórz tę kratę. Mistrzu Wiedźminie, wszystko oddam, obiecuję. Klnę się na brodę mojego ojca. Już raz dałem się oszukać. Drugi raz na to nie pozwolę. Mistrzu Geralcie, apeluję do twojego rozsądku. Na pewno możemy się jakoś dogadać. Odzyskam od ciebie te pieniądze. Choćby siłą. Straż! Na pomoc! Jest klucz. Niech ja go dorwę. Tak, Marianko, zlikwiduj konto i wypłać pieniądze. Dziękuję. Mistrzu Wiedźminie, tu są wasze pieniądze. Tylko nie wszczynajcie już więcej awantur, proszę. Tylko tyle? Spodziewałem się co najmniej kilku tysięcy. No wiesz, podatki, inflacja i takie tam... No co, na ekonomię nie poradzisz. Mogłem się tego domyślić. A, mistrzu, i jeszcze jedno. Nie przychodź więcej do mojego banku. Nie potrzebujemy tu takich klientów. Tak, o co chodzi? Ooh!